Szymon Kopeć, witam i zapraszam na najnowszy odcinek programu EkoRaport. W dzisiejszym wydaniu powiemy m.in. o segregacji zużytych baterii, ekoparkingu oraz projektach na nowe ekopracownie. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Miasto Rybnik dba o ekologię m.in. poprzez organizowanie zbiórek elektrośmieci. Rybniczanie w ostatnim czasie zebrali o tonę więcej baterii względem zeszłego roku. Mieszkańcy Rybnika mają szereg możliwości, gdzie takie zużyte baterie mogą oddać. Mamy 11 punktów takich czerwonych pojemników rozlokowanych na terenie całego miasta, specjalnie obrędowanych, także widać, że właśnie tam mogą trafić czy mini elektrośmieci, czy zużyte baterie. Ponadto na terenie Urzędu Miasta także mamy taką możliwość. Mamy przygotowane dwa pojemniki, do których mieszkańcy mogą wyrzucać zużyte baterie. Mamy także gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych. To jest także miejsce, w którym możemy te elektrośmieci pozostawić. No i my jako miasto przynajmniej dwa razy w ciągu roku staramy się zorganizować taką akcję dla mieszkańców, gdzie w zamian za te elektrośmieci czy zużyte baterie rozdajemy, tak jak na przykład teraz na wiosnę, nasiona łąki kwietnej, czy już za niedługo kolejne rośliny, które będą mogły powędrować do mieszkańców. Mieszkańcy mają coraz większą świadomość, ale takie akcje właśnie jak te, które prowadzimy w ciągu roku, też mają na celu tą poprawę wiedzy i świadomości ludzi. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wziął udział w konkursie Urzędu Marszałkowskiego z nadzieją na otrzymanie 1 000 000 zł, który pomógłby sfinansować budowę ekoparkingu. Nowe miejsca bardzo przydają się placówce. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje co roku głosowanie, które daje możliwość wypowiedzenia się mieszkańcom Województwa Śląskiego, na co chcieliby przeznaczyć część środków budżetu Województwa Śląskiego. No i szpital bierze udział w tym głosowaniu. Walczymy o 1 000 000 zł prawie. I chcielibyśmy w ramach tego budżetu poszerzyć miejsca, powiększyć nasz parking o 80 nowych miejsc parkingowych, wybudować nową wiatę dla rowerów i hulajnóg z możliwością ładowania tych elektrycznych, 8 carportów dla ładowania samochodów elektrycznych, a to wszystko zasilane fotowoltaiką, co nadaje ten właśnie ekologiczny charakter i również oświetlenie i nowe nasadzenia. Także projekt jest duży i bardzo staramy się o te środki. To jest parking przeznaczony przede wszystkim dla pracowników szpitala. Ale mamy nadzieję, że nowe miejsca parkingowe w tylnej części szpitala spowodują zwolnienie miejsc na froncie szpitala, na parkingu ogólnodostępnym. W związku z tym myślę, że też skorzystają pacjenci na tym. Jednak póki pogoda dopisuje, warto zostawić samochód pod domem i korzystać z ciepłych dni. Bardzo byśmy chcieli też zachęcić naszych pracowników do tego, żeby przesiedli się z rowerów, z aut na rowery i hulajnogi i skorzystali z takiego rodzaju aktywności fizycznej. Na terenie gminy Gorzyce powstaną 2 nowe ekopracownie przeznaczone dla najmłodszych. Dzięki przedsięwzięciu dzieci będą mogły uczyć się o ekologii w kreatywny sposób. Jesteśmy w tej chwili na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Gorzyczkach. Na terenie za mną powstanie ekopracownia pod chmurką, na które dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 70 tysięcy z Włochosiu w Katowicach. Projekt jest zrobiony. Na podstawie projektu w konkursie została właśnie ta placówka wyłoniona. Ten projekt otrzymał dofinansowanie.
Według projektu oczywiście powstanie tutaj pracownia pod chmurką. Centralną częścią będzie duża wiata, która pomieści około 25 dzieci, które będą mogły uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach szkolnych. Nowa ekopracownia powstanie również przy zespole szkolno-przedszkolnym w Olzie. Przy szkole naszej udało się pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę ekopracowni pod chmurką. Będzie tutaj już, jak Państwo widzą, udało nam się wraz z rodzicami, lokalnymi firmami umieścić już ogródek foliowy, gdzie uczniowie już swoje pierwsze uprawy mają. Natomiast projekt ten umożliwi nam dofinansowanie do budowy wiaty, stołów, ogrodu, zbudowanie do końca całej pracowni, aby wszystkie zajęcia ekologiczne, przyrodnicze mogły odbywać się już na wolnym powietrzu. Z tyłu za mną widać budynek już po termomodernizacji, a w tej chwili trwa kolejny projekt, który realizujemy w ramach ekopracowni pod chmurką. Widzimy już zaawansowane prace, termin zakończenia planujemy w połowie października. Będzie tu także umieszczona wiata z grządkami podwyższonymi, gdzie uczniowie będą mogli na żywo przyglądać się temu, jak zrastają rośliny. Mogą także spróbować uprawy własnych roślin, owoców czy warzyw. Na ten cel przeznaczyliśmy fundusze pochodzące bezpośrednio z budżetu, a także otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 70 tysięcy złotych, a koszt całej inwestycji ekopracowni pod chmurką to ponad 80 tysięcy złotych. Nie obyło się także bez niespodzianek, ponieważ na tym terenie przy pracach ziemnych natrafiono na niewybuchy pozostałości po II wojnie światowej. W tej chwili teren jest już bezpieczny, sprawdzony przez saperów. 19 sierpnia w Katowicach rozpoczął się tak zwany Tydzień Eko, zorganizowany w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. W programie znalazły się warsztaty, wykłady oraz spotkania. Jak tu widać, mamy Europejskie Miasto Kultury w Katowicach i mamy Tydzień Eko. I w tym tygodniu Eko, co jest najważniejsze, bo to jest miasto nauki, więc zaczynamy od przedszkoli. Chcemy edukować i mówić o tym, że bardzo istotna jest dzika przyroda w miastach. Dlatego, że na przykład jeżeli chodzi o zapylacze, zapylacze przenoszą się do miast, bo tutaj jest mało też pestycydów używanych i różnych nawozów sztucznych i one tu mają bardzo często w miastach lepsze warunki do egzystencji niż tak jakby się nam to kiedyś wydawało w polach. I uczymy młodych, bardzo młodych ludzi o tym, że warto dbać o zapylacze, czyli trzeba sadzić takie rośliny, które kwitną od wczesnej jesieni, od wczesnej wiosny do późnej jesieni, ale też trzeba im dawać takie możliwości, żeby się gdzieś mogły ukryć, żeby mogły młode wychowywać. To o tym mówimy i mówimy o tym, że nie mamy tylko pszczół miodnych, ale mamy bardzo, bardzo dużo dzikich zapylaczy. A na drugim stoisku robimy kule kwietne, bo co jest ważne w zmianach klimatu, żebyśmy sadzili, sadzili, sadzili. Czyli uczymy, jak robić kule kwietne, ale też w tych kulach kwietnych te nasiona są właśnie bardzo dobre dla zapylaczy. Czyli dobra zabawa i nauka. We'll be right back.
Klub Gaja od wielu lat dba o środowisko i naucza na tematy związane z ekologią. Takie główne nasze kampanie i programy to w szczególności Święto Drzewa. Święto Drzewa już prowadzimy od przeszło 21 lat. Wspólnie z prawie milionem osób zasadziliśmy przeszło milion drzew w całym kraju, ale też zakładamy parki, ogrody. No w tym miejscu, w którym się tutaj znajdujemy, no to też jest w ramach Święta Drzewa wspólnie z Cynibą. Przez lata dosadzamy, dbamy o to miejsce i jest taki skrawek fajnej, zielonej przyrody. Zajmujemy się nadal zwierzętami, bo Klub Gaja powstał w szczególności, żeby pomagać zwierzętom i rzekami. To są nasze główne priorytety, którymi się zajmujemy w Klubie Gaja, ale próbujemy to robić nie tylko poprzez edukację, ale także poprzez sztukę. Wielu z nas jest artystami, więc łączymy te różne nasze umiejętności. W katowicki tydzień eko włączyły się również Lasy Państwowe. Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, nasze nadleśnictwa biorą udział praktycznie we wszystkich tygodniach nauki, we wszystkich wydarzeniach. Jak się okazuje, związki lasu można nakreślić z wieloma rzeczami, no z ekologią szczególnie. Z ekologią lasy się kojarzą nie tylko poprzez samo siedlisko leśne, nie tylko poprzez sam las, nie tylko poprzez funkcje, które las pełni. Mam na myśli te funkcje pozaprodukcyjne, funkcje społeczne, ekologiczne, no ale przez wiele projektów, które Lasy Państwowe jako przedsiębiorstwo robią. Koleżanka przed chwilą na wykładzie opowiadała o projektach rozwojowych, które są w lasach realizowane, a mają one na celu właśnie doprowadzić nasze gospodarstwo do tego, żeby nasz ślad węglowy był praktycznie zerowy. Opowiadała również o wszystkich działaniach, które prowadzą Lasy Państwowe i leśnicy dotyczących ochrony przyrody, a tych projektów jest bardzo dużo, szczególnie u nas w Regionalnej Dyrekcji w Katowicach, no tutaj tuż obok, w nadleśnictwie Kobiór mamy przecież hodowlę żubrów. Ta hodowla żubrów pszczyńskich istnieje od 1700 któregoś roku. Ta hodowla żubrów ma na celu zachowanie gatunku i rzeczywiście sprawdziła się. Ten gatunek w Polsce się zachował, rozwija się, można powiedzieć, bardzo dobrze. Z grupy 11 żubrów pszczyńskich praktycznie cała populacja istniejących żubrów się wywodzi. Sztandarowy projekt naszej regionalnej dyrekcji to Głuszce na Werchczadeczce wracają do Lasów Beskidzkich dzięki leśnikom właśnie. No i wiele, wiele innych drobnych projektów, jak choćby pszczoły wracają do lasu, czy ochrona właśnie zapylaczy. No ale przede wszystkim dzisiaj chcieliśmy tutaj pokazać tym, którzy odwiedzą Kato Corner, dlaczego drewno. Chcemy przekonywać ludzi do tego, że drewno jednak jest surowcem ekologicznym, jest surowcem, który zostawia najmniejszy ślad węglowy. Zresztą nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ono jest wszędzie wokół nas. Nawet tutaj w tej przestrzeni możemy wskazać mnóstwo rzeczy, które są zrobione z drewna. Drewno jest obecne w życiu człowieka i prawdopodobnie będzie zawsze. Jest tak jak mówię, świetnym surowcem. Podczas warsztatów najmłodsi mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat drewna. Na warsztatach będę chciała opowiedzieć, do czego możemy wykorzystać drewno, o jego wszechstronnym zastosowaniu, o tym, że zostawia mały ślad węglowy, że jest naprawdę ekologicznym surowcem. Będę chciała to tutaj Państwu udowodnić, ale też podyskutować o tym, gdzie to drewno jako użytkownicy widzimy codziennie wokół siebie, do czego my go sami wykorzystujemy, a często o tym w ogóle nie widzimy, nie zauważamy tego, że to drewno jest wokół nas. Mamy tutaj taką specjalną komodę, w której można różne zastosowania drewna zobaczyć, ale będę właśnie też chciała częściowo przez dyskusję zainscenizować to, gdzie my to drewno, tak jak wcześniej mówiłam, widzimy wokół siebie, jak my widzimy jego zastosowania, trochę przekazać też wiedzy od siebie, co to drewno nam daje, jak zostawia mały ślad węglowy. Thank you.
Drewno ma mnóstwo zastosowań w wielu dziedzinach. Jest surowcem, który wykorzystujemy wokół siebie wszędzie. Od wielu, wielu lat człowiek bardzo dobrze czuje się i w budynkach drewnianych, i wykorzystywał go właściwie od zawsze, przede wszystkim w budownictwie, do palenia, do ogrzewania. To są takie takie miejsca, o których myślimy zazwyczaj, jeśli myślimy o drewnie, ale jeśli dobrze się rozejrzymy, no daje nam na pewno papier, który wykorzystujemy w olbrzymiej ilości. Daje nam na pewno, mamy go w zabawkach, w biżuterii, bardzo dużo w gospodarstwie domowym wykorzystujemy papieru, którego nie zauważamy, ale też jest produktem, w który pakujemy, na którym przewozimy, i to jest coś, o czym często nie myślimy, a to też jest jednak drewno. Transformacja energetyczna oraz zamykanie kopalni to dla wielu trudny temat, jednak trzeba o nim dyskutować, dlatego Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie Pacjent Europa zorganizowały debatę, na której poruszono kwestie ekologii oraz przyszłości Śląska. Transformacja oczywiście nie zadzieje się od tak, to nie jest kwestia roku, kilku lat, raczej kilkudziesięciu. I transformacja będzie obejmowała przede wszystkim stopniowe gaszenie kopalń i przekwalifikowanie pracowników, którzy tam są, ale także przeznaczenie terenów pokopalnianych na inwestycje, czy to związane z mieszkalnictwem, czy to związane z rozwojem firm z sektora innowacyjnego, być może odnawialnych źródeł energii, albo przekazali na cele kulturalne, jak na przykład miejsce w Katowicach. Natomiast no, trząt takiego myślenia kulturowego o górnictwie ciągle będzie obecny na Śląsku. Bardzo ważne jest to, żeby skupić się na bardzo silnych stronach województwa śląskiego. Na innowacyjnych technologiach, na medycynie, na rozwijających się uniwersytetach. Górnictwo na Śląsku będzie wciąż ważne, będziemy mieć je w pamięci. W ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat stopniowo kopalnie stracą na znaczeniu. Dlatego choćby, że zmieni się po prostu miks energetyczny. Natomiast Śląsk bez funkcjonujących kopalń jest możliwy, jest realny i to jest takie patrzenie po prostu do przodu. Dla transformacji pieniądze są kluczowe, bo z jednej strony mamy oczywiście kwestię zamykania kopalń w perspektywie czasowej, przekwalifikowania pracowników albo ich odchodzenia na jakieś wcześniejsze emerytury, ale wokół tego mamy zatrudnione osoby w branży okołogórniczej, pracowników, którzy wykonują usługi na rzecz kopalń, firmy, które produkują sprzęt, maszyny górnicze na rzecz kopalń. Więc to nie mówimy tylko i wyłącznie jakby o ściśle rozumianych 70 tysięcy ludzi zatrudnionych w górnictwie, ale także o drugiej liczbie osób i firm, które wokół górnictwa pracują. Więc to jest kwestia jakby kluczowa, zapewnienie, aby żaden pracownik, firma nie poczuli się straszni, aby te gminy, które w jakimś sensie żyją z górnictwa, nie miały ryzyka pauperyzacji. Więcej o sprawiedliwej transformacji opowiedziała przedstawicielka Polskiej Zielonej Sieci. Jest to odpowiedni czas, żeby rozmawiać właśnie o takich sprawach, ponieważ my jako Polska, jako Polskie Regiony Węglowe w tym momencie korzystamy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, realizujemy bardzo dużo projektów. Niemniej w tym momencie w Unii Europejskiej tworzą się prace koncepcyjne nad nową perspektywą finansową, czyli tym, jakie fundusze powstaną, ile będzie pieniędzy na jakie konkretnie działania. No i
Transformacja się nie zakończy do 2027 roku, do którego ten fundusz ma być wydany, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, tylko ona będzie trwała, szczególnie na Górnym Śląsku i dlatego właśnie tutaj na Górnym Śląsku, który jest największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, musimy rozmawiać o tym, co będzie potem. Również od początku 2025 roku Polska będzie miała swoją prezydencję w Unii Europejskiej, więc będzie wymyślała jakby te ramy tego, co jest najważniejsze i na czym się skupić na poziomie europejskim. I uważamy, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest niezwykle ważny. Polska musi zostać liderem na poziomie europejskim w kwestii jego kontynuacji, a jeśli chodzi o poziom centralny, to my w tym momencie szukamy tego lidera, bo póki co widzimy, że jest bardzo cicho w tym temacie, a transformacja energetyczna również oczywiście się zadzieje, ona się już dzieje w polskich regionach węglowych, więc one nie mogą pozostać same. Dlatego zebraliśmy tutaj cały szereg interesariuszy, też panią posłankę, też sektor biznesu, organizacje pozarządowe, sektor samorządowy, związki zawodowe, żeby o tym rozmawiać. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji obecnie jest wydawany na cały szereg działań, czyli tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie biznesu, też odnawialne źródła energii, samą edukację, też odnowę środowiska naturalnego, które jest zdegradowane w związku z działalnością górniczą. To są też projekty twarde, projekty miękkie dotyczące przekwalifikowań, czy też nawet i wsparcia psychologicznego w momencie zamykania kopalń, aktywizacje kobiet na rynku pracy. To się w tym momencie dzieje, ale to musi się dziać jeszcze na długie lata przed nami, dlatego to jest bardzo ważne w tym momencie, żeby o tym rozmawiać. No i znaleźć tego lidera, który będzie walczył o kolejne miliardy dla Polski po 2027 roku. W dzisiejszym wydaniu to już wszystkie informacje. Na kolejny odcinek zapraszam już w październiku, a za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia.